kadencja, rok 2013-2014 zarządu LTSK Pola Mielecka i dlatego w dniu dzisiejszym jest zwoływane zebranie sprawozdawcze wyborcze klubu. Przeczytam program zebrania. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przedstawienie porządku zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, informacja o sytuacji klubu Start Pola Mielecka, przeprowadzenie wyborów nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej, odczytanie protokołu z wyników wyborów nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej, wolne wnioski i propozycje, dyskusja, głosowanie nad zgłoszonymi projektami uchwał. Celem zebrania jest wybór nowych władz LTS Start Pola Mielecka oraz dokonanie zmian w statucie, bo statut posiadamy jeszcze z roku 76, gdzie jest zapis o wychowaniu w duchu socjalizmu. Czyli punkt pierwszy, czyli otwarcie zebrania, jakbyśmy mieli. I po otwarciu zebrania proponowałbym. Proponowałbym o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych dwóch naszych kolegów, którzy odeszli w tamtym roku. Przystępujemy do punktu drugiego. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Ja bym na przewodniczącego zebrania proponował pana Zbigniewa, a mamy jedną dziewczynę, to na sekretarza synową Emelinę. Zapraszamy tutaj. Czy jest zgoda na takie kandydatury? Prezes przedstawił porządek zebrania. Proponuję teraz, aby potwierdzić, czy jesteście za tym, żeby taki porządek zebrania przyjąć do realizacji. Kto jest za tym, aby przyjąć punkty od 1 do 9 dzisiejszego zebrania? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czy jednogłośnie porządek zebrania został przyjęty? Teraz będzie kolejnym punktem, będzie informacja o sytuacji klubu Start Pola Mielecka. Proszę prezesa o przedstawienie w tej chwili sytuacji. Sprawozdanie z działalności LTS Start Pola Mielecka za rok 2013-2014. Klub LTS Start Pola Mielecka posiadał w latach 2013-2014 następujące drużyny. Seniorzy klasa okręgowa 5 liga, junior młodszy klasa okręgowa. Okręg Dębica. Drużyna seniorów piłki nożnej przygotowała się do rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2012-2013 w hali przy Zespole Szkół Woli Mieleckiej, przeprowadzając 24 treningi oraz na stadionie LTS Stal. W okresie przygotowawczym drużyna rozegrała 7 meczów kontrolnych. Zajęcia z drużyną prowadził pan trener Arkadiusz Gera. Po zakończeniu rozgrywek drużyna uplasowała się na 14 miejscu w tabeli w klasie okręgowej pod okręgu Dębica. Drużyna seniorów uczestniczyła w Pucharze Wójta gminy Mielec, zajmując pierwsze miejsce. Przygotowania do sezonu 2013-2014 drużyna startu rozpoczęła w miesiącu lipcu, trenując na obiektach klubu oraz rozgrywając mecze sparingowe. Sezon 2013-2014 rozpoczął się w miesiącu sierpniu. Drużyna rozegrała w tym czasie 15 meczów mistrzowskich oraz uczestniczyła w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu województwa, rozgrywając 3 mecze. Drużyna przeprowadziła 40 treningów pod nadzorem trenera Gery. Przygotowania do rundy wiosennej drużyna rozpoczęła w miesiącu styczniu, trenując w hali oraz na stadionie. W tym czasie drużyna również rozgrywała mecze sparingowe. Rundę wiosenną drużyna rozpoczęła w miesiącu marcu. Sezon 2013-2014 zespół Start Pola Mielecka zakończył na 11 pozycji. W okresie przygotowawczym
Drużyna uczestniczyła w turnieju halowym o Puchar Astorii w Wadowicach Głównych, zajmując pierwsze miejsce oraz w drugim turnieju w Wadowicach Głównych, zajmując trzecie miejsce. Przygotowania do sezonu 2014-2015 drużyna rozpoczęła w miesiącu lipcu, trenując oraz rozgrywając mecze kontrolne. Sezon 2014-2015 drużyna rozpoczęła w miesiącu sierpniu, rozgrywając 15 meczów mistrzowskich. Drużyna występowała również w rozgrywkach Pucharu Polski, rozgrywając 3 mecze. Po zakończeniu rundy jesiennej drużyna zajmuje 13 miejsce w tabeli klasy okręgowej pod okręgiem Dębica. Od sezonu 2013-2014 została zgłoszona do rozgrywek klasy okręgowej junior młodszy drużyna Statków. Drużyna również uczestniczy w rozgrywkach w sezonie 2014-2015. Członkowie zarządu RK Start Wola Mielecka wykonywali przy stadionie oraz wokół prace społeczne. Klub otrzymał w roku 2013 dofinansowanie z Urzędu Gminy w Mielcu w kwocie 16 tysięcy, co nie pokrywało potrzeb klubu, dlatego członkowie zarządu poszukiwali sponsorów na działalność. W roku 2014 klub otrzymał dofinansowanie z Urzędu Gminy w kwocie 18 tysięcy, co również było niewystarczające na utrzymanie klubu, dlatego zarząd zwracał się o pomoc finansową do różnych instytucji o dofinansowanie. Do tego jeszcze przedstawię sprawozdania finansowe za rok 2013. Zakup sprzętu sportowego 1211 zł 95 groszy. Podatki i opłaty, opłaty Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 7 tysięcy, podatki i opłaty 7400, opłaty Podkarpackiego Związku 5300 zł. Umowy zlecenia sędziowie 8600 zł. Usługi obce 6880 zł 50 groszy. Pozostałe koszty 5073, co dało kwotę około 37 tysięcy, a dostaliśmy 1016. To jest za 2013. Na rok 2014 dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Gminy w kwocie 18 tysięcy, a wydaliśmy zakup sprzętu sportowego 3640 zł, podatki i opłaty 5500 zł, usługi transportowe 4350 zł, bo to już juniorzy doszli wszystko, sędziowie 8310 zł, koszty utrzymania 3400 zł i pozostałe koszty 13 250. To są pozostałe koszty, to są opłaty trenera, chłopakom tam za paliwo, za to, oni sami wiedzą za co. I łączna kwota wyszła 38 451 zł i 65 groszy. A dostaliśmy 18 tysięcy. I dołożyliśmy do tego interesu 20 tysięcy złotych. To jest interes na klubie. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Dobrze, teraz ja jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytam sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LKS Start Wola Mielecka za rok 2013-2014. Komisja Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym w składzie trzyosobowym. Zbigniew Wicherski przewodniczący, Dręga Wiesław sekretarz, Bogdan Parys członek. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem zarządu i stanem realizacji statutowych zadań Ludowego Klubu Sportowego Start Wola Mielecka. Przeanalizowała uchwały podjęte przez zarząd i protokoły z jego posiedzeń. Stwierdzono, że działalność statutowa oparta była na kalendarzu imprez za rok 2013-2014, którego realizacja odbywała się na bieżąco. Należy szczególnie podkreślić wysiłek, jaki włożył zarząd klubu w celu utrzymania i nie dopuszczenia do upadłości klubu aż do chwili obecnej. Niestety w środowisku Woli Mieleckiej są osoby negatywnie ustawione do działalności klubu. Komisja pozytywnie oceniła fakt, że w drużynie seniorów większość stanowią mieszkańcy naszej miejscowości, co pozytywnie odbija się na obecności miejscowych kibiców. Zorganizowane turnieje dla dzieci cieszyły się mocną obsadą drużyn, co w znacznym stopniu pomogło rozwijać rywalizację oraz podniosło umiejętności techniczne naszych młodych zawodników. Komisja Rewizyjna LKS Start Wola Mielecka stwierdza, że działalność zarządu, a w szczególności gospodarka finansowa, prowadzona była zgodnie ze statutem klubu LKS Start. W związku z tym Komisja Rewizyjna wznosi o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w latach 2013-2014.
Kto jest za tym, aby udzielić absolutorium zarządowi za lata 2013-2014? Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. No to panowie, coś to jest mało. Ktoś nie podniósł ręki. Ja nie podniosłem, bo nie jestem. Dobrze, dobrze. To mi się dobrze. Czyli po przegłosowaniu został udzielony udzielenie absolutorium zarządowi za działalność za lata 2013-2014. Teraz proponuję. Czy teraz otwieram dyskusję i wnioski o działalności klubu? Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Zainteresowania klubem. Proszę o zadawanie pytań. Skąd zostały pozyskane środki reszta? Proszę? Dodatkowe środki skąd zostały pozyskane? I o to jest pytanie. Trzeba było szukać dodatkowych źródeł finansowania, chodzić, pukać i no, to dał, to dał sponsorzy, a resztę no, trzeba było to wszystko pokryć. Plus wkład własny. To jeszcze nie jest wliczony wkład własny, gdzie jest praca społeczna, która była robiona przez członków zarządu. Nie? Mogę tylko jeszcze powiedzieć, bo w czwartek byłem na posiedzeniu, które zwołał pan wójt Józef Piątek i na następny sezon. No nie na następny sezon, na rok kalendarzowy 2014 pula w gminie wzrosła do 170 tysięcy złotych. Do podziału na 15, do 170 tysięcy złotych do podziału na wszystkie kluby. 10 tysięcy z tej puli jest już przeznaczone na Puchar Wójta, bo to uznaliśmy wszyscy jako prezesi, że ten Puchar Wójta wygląda bardzo skromnie, bo tam trzy piłki, para getrów czy coś i nawet wody mineralnej dobrej nie ma. Jest przeznaczone 10 tysięcy. Kolejne 10 tysięcy zostało odbite, czyli przeznaczone na uczniowskie kluby sportowe i zostało do podziału 150 tysięcy. I co mnie boli najbardziej? Bo w tej sytuacji klub nasz, taki podział nie wiem kto zrobił, nie będę wymieniał nazwisk, bo to nie ten czas, żeby to się rozchodziło, że to wyszło od nas wszyscy na ten. Został taki podział zrobiony przez gości, którzy tam nie powinni tego robić, no ale zrobili i 24 tysiące zostało przeznaczone na Start Wola Mielecka i na drużynę Czarnych Trzech, z którym ja w ogóle się nie chciałem zgodzić z takim podziałem, bo utrzymanie naszego obiektu jest dużo bardziej kosztowniejsze jak na przykładowo wcześniej. No niech oni też mają tyle pieniędzy co my, tylko żebyśmy dostawali na to utrzymanie, bo to nie. Ja im tylko powiedziałem, że to nie jest dobrodziejstwo dla nas ten obiekt, bo my ten obiekt musimy finansować 5-6 tysięcy rocznie. No. I to jest też bolące, tam prezes Czarnych Trzech był zadowolony, bo po burzliwej dyskusji przymokło jeszcze na 24 tysiące, skończyło się prawdopodobnie na 25 dla nas i dla nich. Ale co jest też złem... Ale to jest dodatkowo, to nie, 25 tysięcy pula, z 18 tysięcy ta pula wzrośnie do 25 tysięcy. To jest śmieg. To jest nie słuchajcie tam głupot, że ktoś... To jest na rok. Nie słuchajcie głupot, że jacyś radni będą dzielić pieniądze, że jacyś to... Bo do tego jest powołana specjalna komisja i będzie znowu oferty, gdzie trzeba będzie pisać 100 stron papieru. Czyli kluby w naszej gminie piątoligowe dostali łącznie 25 tysięcy. Po 25 tysięcy. Kluby A-klasowe dostały po 16,5 tysiąca złotych. No to panowie, no. A kluby B-klasowe dostały po 13,5 tysiąca. No jeśli klub B-klasowy rozgrywa 18 meczów w sezonie,
gdzie koszty, no Henek tam chyba wie, ile koszty sędziów, ile wszystkiego, no ja już liczę 300 zł, no to na 18 metrzy, no to jest 5 tysięcy na sędziów, no na ten wyjazd, następne 4-5, a nikomu nie tego. Tylko, że klub klasowy nie ma drużyny juniorów, nie może mieć, ale nie musi mieć, nie? Nie posiada ten, dostaje 13,5 tysiąca, a klub B-klasowy, gdzie dzisiaj, A-klasowy, gdzie dzisiaj delegacje wzrastają o 20, może 25%, to i delegacja sędziowska w tym roku będzie w kwocie, my się nie zamkniemy, w kwotę 500 zł. Bo jeśli przyjeżdżają sędziowie, biorą po 170 zł, z Krosna nam przysyłają sędziów, gdzie bierze 170 zł, trzech gości, no to już było 500 zł. Jeśli to wzrośnie o następne 20%, to jest 600 zł. No i ta obsługa jednego meczu, żeby przygotować ten mecz ze wszystkim, to wyjdzie 1000 zł. I my dostajemy kwotę 25 tysięcy złotych, no to jest chore dalej, to jest chore dalej i tyle. No za te pieniądze, no to my nie jesteśmy w stanie wegetować. No nie jesteśmy w stanie, bo ja, czy Krzysiek, czy ktoś następny, nie będziemy chodzić, bo ja już mam dość, żeby chodzić, pukać po 10 razy, a ktoś ci powie, że to, a ktoś to. Najgorsze jest to, że goście obiecają, ktoś sobie ułoży plan, bo mieliśmy taki plan, już dużo nie brakło, byśmy pozamawiali rzeczy. Ale mów konkretnie, o co chodzi? Chodzi konkretnie o odpis 1%, które firmy się zobowiązały, że powiedzmy udzielą naszemu klubowi. A później okazało się, jak już przyszła do nas informacja, to tylko jeden klub... Pan Zając tylko nie odpisał. Nie jest związany z Wolą Mielecką. Tylko pan Zając się okazało, że odpisał, jak się mówi, 1%, plus drobne tam kwoty były. Ale firmy czy coś po prostu no, nie widziały. Z Woli Mieleckiej nie ma w ogóle zainteresowania żadnych firm. Z Woli Mieleckiej mogę wam szczerze powiedzieć, bo to jest Państwo, ty się Wola Mielecka, Akmer, tak? Akmer w sezonie wiosennym przekazał kwotę na sponsoring 1000 zł i na rundę jesienną przekazał kwotę 500 zł. Jedyny człowiek, który przekazał z Woli Mieleckiej. A reszta środków była poza Woli Mieleckiej. Jeżeli ja szukał gościa z Rzeszowa, przekazywał pieniądze, no to już jest. 820 zł. My rozgrywając, bo drużyna juniorów nie dużo się różni od drużyny seniorów z wyjazdami, bo też jeździmy pod Dębice. My rozgrywając 30 meczy seniorzy, 20 meczy juniorzy, jest 50 meczy. Jest 25 tysięcy. No prosto sobie jest przeliczyć, ile my mamy na jeden mecz. No ale jest takie coś, że ile pieniędzy zabiera Rzeszów i w ogóle KZN. Rzeszów to nic jest... nie zabiera. No ale nie sędziowie, no ile kasy biorą? Jeśli chcesz grać w rozgrywkach, musi się dostosować. Jeśli nie chcemy grać w rozgrywkach, to gramy sobie dla przyjemności na stadionie tyle. Trzeba to robić i koniec. Ale jak gra w piątej dziedzinie, to jest promocja miejscowa? Jest promocja, no ale nie za to. Ale jak ja powiem dobra, ale teraz wam powiem tak. Jedyny klub, bo ja nie jestem z Woli Mieleckiej, to jestem bez Łączki, nakonałem bez Łączanki razem z kolegami. Ale to jest jedyny klub na Woli Mieleckiej, w całym tutaj powiecie mieleckim, co, czy było lepiej, czy było gorzej, zawsze by był, można powiedzieć, na górnej półce, zawsze poniżej, no były spadki do A-klasy jednosezonowe przeważnie. Ale to była drużyna zawsze w okręgówce, to była piąta liga czy okręgówka. A takie śmieszne twory jak Matras Goleszów, czy Czerwień co spadał, czy Krząsku wywalczył awans, przestał grać, bo nie było pieniędzy, czy Duszów. Dopóki są pieniądze oparte na jednego sponsora, bo tam to tak wyglądało, nie? I to samo będzie wcześniej, będzie wszędzie. A Wola Mielecka zawsze to jakoś tam funkcjonowała i grała, nie? O, no, żeby kurde, może prędzej. Krzysiek, na kolejny. Przychodzi, jak wyjęto wtedy dzieci wychodzą. Dobra, słuchajcie, panowie, ja proponuję w tej chwili, ile? 10 minut przerwy. Chwileczkę, spokojnie. Proponuję w tej chwili, ale aby osoby wybrane powiedzmy do zarządu oraz do komisji rewizyjnej ukonstytuowały się, wybrały spośród siebie prezesa, sekretarza i członków zarządu. Także ogłaszam chwilę przerwy. 5 minut, panowie. Dużo nie powinno potrwać. Dobra, panowie. Po burzliwych obradach wybrano zarząd klubu LKS Start Wola Mielecka, ukonstytuował się i tak prezes Opiela Zbigniew, wiceprezes Cija Bogdan oraz Grabusz Marcin, sekretarzem Michał Myjak, gospodarzem obiektu Dariusz Parys, skarbnikiem Bogusław Parys,
członkiem Pietras Artur. Komisja rewizyjna. Zbigniew Wicherski, przewodniczący, Dręga Wiesław, sekretarz oraz Tec Krzysztof, członek. Czyli tak się przedstawia zarząd i komisja rewizyjna na lata 2015-2016 klubu.